Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj niespodzianka. Otóż w serii nostalgicznej chcę wam pokazać mapkę, która się nazywała Święta Dolina, czy też która nazywa się Święta Dolina, ale mapka ta jest w WoCie nieobecna. Mapka zimowa. Wydaje mi się, że dosyć fajna. Nie wiem, dlaczego została usunięta. Były tutaj właściwie dwie drogi, czyli jedna to jest słynny przepychacz i to był o tyle fajny przepychacz, że tutaj medy, lighty i inne czołgi nie mogły czołgom ciężkim za bardzo nic zrobić, tylko artyleria. I to jest właśnie tu, gdzie jest ta esetka. Tutaj kolega Long John Silver gra. Jak widzicie, z lewej strony mamy skały, z prawej strony również niższe, ale skały i nie było tutaj takiej sytuacji, że czołgi właśnie w tym miejscu walczące... Oho! Pięknie! Mamy jeszcze FV-a tutaj. Słuchajcie, czołgi tutaj walczące po prostu nie były ostrzeliwane. Co innego było, bo ci się troszeczkę spóźnili, widzę. Ten M103, E5, tutaj spokojnie przestrzał jest. I to ten przestrzał jest gdzieś stamtąd. O, widzicie tam nawet WZ 120, RHM. No, tak to było. Widzę, że ST1 tylko tam broni. Dlaczego mapka była ciekawa? Otóż dlatego, że to może być dla niektórych minus, ponieważ, tak jak mówię, ciężkie czołgi były tutaj dosyć bezpieczne, ogólnie wolne czołgi, ale cała druga część mapki, czyli to tam na 9, na 8, na tych dwóch liniach, to był właściwie teren, gdzie medy, lighty radziły sobie bardzo dobrze. Z drugiej strony można było jeszcze dołem jechać i podświetlić. I tak naprawdę role były na tej mapce podzielone. Tutaj będzie dosyć długa gra w tym miejscu, bo jak widzicie, nazbierało się tutaj troszeczkę czołgów. O, proszę. No, esetka tutaj całkiem nieźle na razie się trzyma. Naprawdę całkiem nieźle. No, Godzilla tutaj powinna Fear Factor naprawdę niezły robić. Zobaczcie, wszystko Dinga. Ale wyjechałeś. Zaraz oczywiście bitwa się przeniesie w troszeczkę inne miejsce i zobaczycie więcej tej mapki, bo zdaję sobie sprawę, że mogą być gracze, którzy pierwszy raz ją widzą na oczy. Ja bym bardzo chciał, żeby... I koniec. No, aż żal było u tego pocisku bardować na ogryska. Ale jednak zniszczony czołg to jest dobre. Zobaczcie, że w drugiej części mapki nic się nie dzieje. Szkoda, tam jest T-54 i T-10 pojechał. No, normalnie tam była... Tam jest taka mini wioska, powiedzmy, to jest w kwadracie J9-J8. O, tam, gdzie teraz jest T-10. O, jeszcze ISU 152. No to T-54 ma trudne zadanie. Nadzwyczaj dużo dinga w tej bitwie ta esetka, zdecydowanie. A pewnie dlatego tak się bitwa ułożyła, no bo tutaj, kurczę, tych ciężkich czołgów sporo jednak wylosowało. Chociaż z drugiej strony mamy Indian Panzera, który mógłby pomóc i chyba teraz właśnie chciałby pomóc. No i niestety T-54 ginie. No, samotnie tam pojechał. To sprawiło, że niestety jest lipa. O! Już myślałem, że to na gąskę wejdzie. Kurczę. Jak widzicie, jest kap po środku. Mniej więcej. Oczywiście ten kap tam jest dosyć odsłonięty. Tam jest tylko jeden taki kamień, którego mam nadzieję, że w tej bitwie zobaczycie. No, za który można się schować, ale trzeba mieć dosyć mały czołg. Babok jest w drużynie przeciwnej, z tego co widać. To jest bitwa oczywiście, która kilka lat temu się rozegrała. Ła! 813.
Mamy jeszcze tutaj pojazd SU-122-54, moi drodzy. Nieobecny w WoCie. To jest dobry pomysł chyba, żeby w następnej bitwie nostalgicznej pokazać wam, przypomnieć ten pojazd. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. No, chodziły takie słuchy, że on będzie premką. Czy też czołgiem specjalnym. Na razie widzę, że nie ma pomysłu na niego za bardzo. Mnóstwo czołgów jest wprowadzonych. Uwaga. No kurde, w przednią płytę, poważnie. No, co można tu powiedzieć, kurczę. Najgorzej strzelił kolega jak tylko mógł. Przednia płyta jednak ST1 pod kątem jeszcze ustawiona, no to naprawdę trzeba było mieć niesamowitą penetrację, żeby to w ogóle ruszyć. Sytuacja, jak widzicie, fajna. Bitwa jest wyrównana. Łeb w łeb idą, także nie jest to wygrana szybka typu 15-3 albo 3-15. Przegrana. No, no, no. Gold Noob ST1. No. O, to były jeszcze te czasy, gdzie używanie golda no, było dosyć dużym obciachem i było przez graczy bardzo, bardzo piętnowane. Bardzo dużo graczy grało bez golda. Starało się po prostu wykorzystać, nie wiem, mobilność, celność swojego działa i pociski goldowe się, powiedzmy, woziło. Natomiast nie były tak często one wykorzystywane jak dzisiaj. No dzisiaj to jest na porządku dziennym, dzisiaj część graczy jeździ po prostu na goldzie. Mają tylko takie, po prostu mają kasiorę, więc ładują to, co według nich daje najlepsze efekty, prawda? No, kiedyś było troszeczkę jednak inaczej, mimo że możliwości były, bo tu już jest taka wersja gry, że spokojnie golda za zwykłą kasę można było kupować. Zresztą kolega tutaj grał troszeczkę tam na przepychaczu. A proszę, jak to się kurczę odbija pięknie. ISU-152. No naprawdę, ile wytrzymuje ta esetka. Okej. To był ten słynny kamień, o którym wam mówiłem. Tutaj też jest słynna miejscówka, te krzaczki na górce po lewej stronie. Tam mógł lekki czołg bardzo fajnie spotować. Oczywiście dopóki nie został wykryty. Tutaj mostek. No, przejeżdżając przez ten mostek można było nieźle wyłapać. Ale tam, gdzie stoi w tym momencie ISU, były kamienie. O, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No, kolega jeszcze 1000 HP ma. Esetka 2700. No i ciągle bitwa bardzo, bardzo wyrównana do samego końca. Jak widzieliście, no artylerii było tu jak na lekarstwo. Także super. Znowu nietrafiony. Na dole jeszcze tu jest taki wąwóz. W nim, jak widać, i strujeczka. Kolega chyba zrezygnował z walenia w tego ISU. O! O! No niestety, to był piękny strzał tuż w te pokrywy silnika. Gościu jest bezsilny wobec potęgi esetki. Dobra, został ten słynny ISU teraz. Trochę mi głos jakoś siadł, dziwne bardzo. Ale to może po wczorajszym dniu. Jeszcze wam powiem, dzisiaj wpadłem na taki pomysł, żeby na streamie, oczywiście stream standardowo dzisiaj będzie, w przeciwieństwie do dnia wczorajszego, zrobimy sobie film o taranowaniu i zobaczymy, jakie konkretne pojazdy zrobią, no testując je oczywiście, zrobią największy damage w grze, w sprzyjających okolicznościach przyrody oczywiście, czyli jeżeli rozwiną swoją maksymalną prędkość i z tą prędkością wbiją się w jakiś czołg. Także w zamian, no trochę tam będzie oczywiście randomków, ale ogólnie chciałbym nagrać trochę materiałów do takiego
czegoś. Jestem bardzo ciekawy, oczywiście tutaj faworyzowałbym czołgi takie jak E-50 czy E-50M, ale zobaczymy, co na przykład jest w stanie zrobić KW-5 na pełnej prędkości, albo jakieś inne czołgi, które normalnie mają dużą prędkość maksymalną, tylko nie mogą jej rozwinąć. I są dosyć twarde. Zobaczymy też Maus na przykład, jaki wynik osiągnie na pełnej prędkości. O, jest gościu, też słynna miejscóweczka, tak. A, to była zwykła pestka, ładnie. No, jedzie E75. Proszę, nie przebija. Bardzo możliwe, że Isu po prostu gra zwykłymi pociskami, bo on już kilka razy nie przebił wieży. Jeszcze zobaczę, gdzie tutaj trafia. No nie, no, no nie, troszkę źle kolega sympatyczny trafia, zdecydowanie, ale ma pecha. To miejsce w esetce to jest taka loteria, że szok po prostu, na krawędzi tej osłony działa. No i jest. I jest, moi drodzy, i teraz będzie wynik. A jeszcze dopowiem, że w jakimś przyszłym odcinku pokażę wam tą mapkę z perspektywy czołgu średniego na przykład, który na pewno będzie operował w drugiej części mapki i o wiele więcej będzie widać, prawda? Ale chciałem tak zapoczątkować tym klocem esetką. Moi drodzy, a tutaj mamy wyniki, czyli mamy M-kę. Stalowa ściana to chyba nikogo nie dziwi i bardzo chcę zobaczyć, ile w ogóle. Mamy jeszcze High Caliber i kolega zrobił 9486 uszkodzeń, 5 fragów, 1378 podstawowego expa i uwaga, kurczę, wydawało mi się, że dużo więcej odbił. 4900 odbitych uszkodzeń. Sam ten ISU powinien tu natłuc, no przynajmniej dignął ze 3 razy. Także dziwne, może, no nie wiem. Kolega oczywiście gra bez konta premium, tak jest, czyli jest bardzo możliwe, że tutaj te pociski złote, które miał, no to kosztowały go sporo. No, wyszedł 1879 na tej bitwie, na plusie, ale przypominam, że zrobił niesamowity wynik, 9400. No to kurczę, i tak za amunicję zapłacił 60 tysięcy. Dobra, to tyle. Tak jak mówiłem, w jakimś przyszłym materiale jeszcze tą mapkę wam pokażę, bo wypadałoby odświeżyć, ona taka troszeczkę jest zapomniana. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.